Ja nie wiem, co to jest upór. U mnie istnieją pojęcia. Albo chcę coś zrobić, albo czegoś nie chcę. Wyjęty z opowieści Londona poszukiwacz przygód, który wymarzony rejs realizował cały czas. Pierwszy polski żeglarz, który samotnie opłynął świat. To był człowiek, który wiedział, czego chce, a przy okazji był wesołym facetem. Nie zdążyłam nawet go zobaczyć żywego. Optymista. Morze ma to do siebie, że za jego wypukłym horyzontem można zobaczyć, czego dusza zapragnie. To są słowa bohatera tego programu. Ta historia zaczęła się pół wieku temu, chociaż tak naprawdę zaczęła się dużo wcześniej. Nazywam się Paweł Pochwała, jestem żeglarzem, a to jest Pochwała Żeglarstwa. Leonid Teliga i jego opty. W samotnym rejsie dookoła świata. 2 lata, 13 dni, 21 godzin i 35 minut. 28 tysięcy mil morskich. Urodził się 100 lat temu, 28 maja 1917 roku w rosyjskiej Wiaźmie, a kiedy rozpoczął rejs na opty, miał 50 lat. Ale kiedy to się zaczęło? Co doprowadziło Teligę jesienią 1965 roku do wynajęcia baraku w Gdyni, zatrudnienia 5 szkutników i rozpoczęcia budowy jachtu? Może pierwsza myśl o wielkim rejsie pojawiła się już w domu przy ulicy Traugutta w Grodzisku Mazowieckim po powrocie państwa Teligów do niepodległej Polski. W Grodzisku żeglować się nie dało, ale Teliga wykorzystał pierwszą nadarzającą się okazję. Po ukończeniu szkoły podchorążych piechoty w 1938 roku mianowany został podporucznikiem i rozpoczął regularną służbę w armii. Dzięki niej Teliga zdobył uprawnienia sternika morskiego na kursie żeglarskim w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowym Jachtingu Morskiego w Jastarni. Pierwszy urlop oficerski spędził na kutrze rodziny Myśliszów z Władysławowa. Jak wspominał później, tam naprawdę związał się z morzem. Kampania wrześniowa, podczas której Teliga był ranny, niewola sowiecka, praca jako rybak na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym, a w 1942 roku razem z armią Andersa przebyty szlak przez Bliski Wschód, Indie, dookoła Afryki i wreszcie służba w 300. Dywizjonie Bombowym Ziemi Mazowieckiej Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Latał na Lancasterach. Po wojnie nie tracił czasu. Studiował anglistykę na Uniwersytecie w Cambridge i zdał egzamin do London School of Economics. Do Polski wraca w 1947 roku. Podejmuje pracę w MSZ. Pisze wiersze, opowiadania i powieść Ukraińców Afryki, drukowane w Świecie Młodych. Jako reporter tej gazety jeździ po Polsce. W 1957 roku wyjeżdża do Fenianu, do Komisji Rozjemczej ONZ. Przez chwilę jest korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w Rzymie. Tłumaczy literaturę piękną z angielskiego i włoskiego. W 1963 roku mustruje się na trawler Wigry jako zwykły rybak i płynie na atlantyckie wody afrykańskie. Odkłada wszystkie zarobione pieniądze, wpłaca zaliczkę na sporządzenie dokumentacji jachtu i prosi inżyniera Leona Tumiłowicza o przygotowanie planów na wzór przedwojennego konika morskiego, którego Tumiłowicz był konstruktorem. Przygotowania do wielkiego rejsu zaczęły się na dobre. Opty to skrót od słowa optymista. Teliga, kiedy zbierał pieniądze na budowę jachtu, mówił: jeżeli mi się uda, nazwę go Opty i popłynę na nim dookoła świata. A jeżeli mi się nie uda, zbuduję sobie kajak, nazwę go Pesy, od pesymista, i będę pływał po jeziorach mazurskich. Opty stoi tu, w Tczewie. To jest żeglarska magia. Zresztą nie tylko żeglarska. Thank you.
jacht Leonida Teligi. Tu w Tczewie stoi od 2016 roku i pomimo swoich lat i pokonanych mil morskich jest w świetnej formie. Sądząc z tego, co tu widzę, to na pewno by popłynął. No może ja po zrzuceniu by trochę pociekł przez jakieś 2-3 doby, ale potem by zaciągnęło, jak to się ładnie mówiło w dawnych czasach, kiedy byli szkutnicy, i popłynąłby na pewno. Prawie 10 metrów długości, 3 szerokości. Konstrukcja dębowo-machoniowa, klasyczna. Opty miał 2 sosnowe maszty, a powierzchnia żagli około 45 metrów kwadratowych. Wybór był znakomity, Teliga znakomitą jednostkę wybrał. Wybór był przemyślany, chociaż topniejący budżet Teligi, a budował go za własne pieniądze, nie pozwolił na optymalne wyposażenie jachtu. Sama konstrukcja dziś wydaje się archaiczna, ale z punktu widzenia pewności działania, to nic temu zarzucić nie można było. Budową jachtu kierował 28-letni wówczas szkutnik i żeglarz Maciej Dowchyluk. Wielu klientów często przychodziło do mnie, którym się marzyły dalekie rejsy. Chcieli budować jachty, ale to były rozmowy zupełnie luźne. Przeważnie się na marzeniach kończyło. Teliga był zupełnie inny od wszystkich. Zaczął od tego, że ma 200 tysięcy. Za te pieniądze chcę zbudować jacht. Konkretny, ten a ten. Nie dyskutował tego zupełnie. Czy może pan podjąć się takiego? Mówię, nie, możemy spróbować. Zimą 1965 roku w barakach gdyńskiego Gryfu Maciej Dowchyluk z grupą szkutników rozpoczęli budowę wewnętrznych elementów konstrukcji jachtu, stew i wręg. Na złożenie całego kadłuba w Gryfie nie było wystarczająco wysokiego pomieszczenia. Harcerze, czyli z CWM, pożyczyli nam halę. Teliga załatwiał to, popychał to wszystko bardzo sprawnie. Przyjeżdżał co 2 tygodnie i rozbijał mi brygadę, bo chłopcy po jego przyjeździe brali flaszkę i odpoczywali dzionek. No ale to nie szkodzi, było fajnie. I tak, nie bez trudności, budowa Opty posuwała się do przodu. Ktoś mu coś pożyczył, ktoś mu coś dał. No tak to uzbierał troszkę, bo takiej żywej forsy, którą on zarobił, na ten rejs do końca nie starczyło. Każdy kapitan musi mieć czapeczkę. Ta czapeczka ma za sobą ile? 28 tysięcy mil. No, sporo. Co? No i 50 lat. I 50 lat. Nie, się nie wiadomo, jak długo w niej pływał wcześniej. Twój Atlantic Puffin, na którym rok temu zakończyłeś rejs dookoła świata, trasą podobną do trasy Leonida Teligi, był jachtem mniejszym, no ale jednak 50 lat młodszym. Powiedz, co widzisz na tym jachcie? Jest podobny do mojego, trochę. Sama koncepcja jakby przygotowania jachtu jest podobna, czyli i prosto i mocno. Prosty, mocny rumpel. No u mnie akurat był duży kopkit, choć patrząc na całość to może nie dużo większy, ale u mnie też wyższa nadbudówka, co jest fajne przy złej pogodzie, bo jest się za czym schować. Tutaj Teliga miał dużo gorzej, jeżeli miał brzydką pogodę. To jest pas ratunkowy, no, Teligi. Dokładnie. W tamtych czasach żeglarze niechętnie to nosili, bo to jest po prostu niewygodne, szczególnie gdy trzeba coś szybko zrobić na pokładzie. Grot sztormowy. To tu widać, jak technologia poszła do przodu. Płótno, prawda? Jest płótno, tak. Dużo grubsze, ale niekoniecznie mocniejsze. No, można się wyprostować. Ty chyba na Atlantiku tak nie miałeś, co? Nie, miałem wygodniej. Miałem niżej, żeby się głową zawsze się sufit i na stojąco ubiegł spodnie dwoma rękoma. A tutaj się trzeba trzymać zawsze, nie? Ale wróćmy jeszcze do chwil przed rozpoczęciem rejsu. Jest taki moment w historii każdego statku, bardzo ważny, nawet tak małego jak jacht z żaglami. Wodowanie. A wreszcie jak się wodowanie szykuje, ja pytam się Teligi, słuchaj, a co z matką chrzestną? A my, matką chrzestną, załatw to jakoś. No ja mówię, słuchaj, to w takim razie może moja matka by była matką chrzestną. Ona cały czas bardzo się, że tak powiem, interesowała tym. No
dobra, w porządku. No i moja matka została matką chrzestną Optego. 1 października 1966 roku na Opty podniesiono banderę. Początkowo rejs miał zacząć się w Gdyni, ale ze względu na porę roku, ruch statków na Bałtyku i Morzu Północnym zmieniono plany. Już 8 grudnia załadowano Opty na MS Słupsk. Pierwszy etap swojej wyprawy dookoła świata Opty odbył na pokładzie statku. Kurs Casablanca. Casablanca to nazwa hiszpańska, ale pierwsi używali jej Portugalczycy. To było siedlisko piratów. Stąd piraci atakowali portugalskie statki handlowe, za co w XV wieku żołnierze portugalscy zrównali je z ziemią, zostawiając tylko jeden mały, biały domek, Casablanca, widoczny od strony oceanu. A dziś wybrzeże Maroka to ponad 3000 km i 38 marin, gotowych uszczęśliwić każdego żeglarza. Zapraszamy żeglarzy z Polski. 16 grudnia o świcie MS Słupsk z Opty na pokładzie wszedł do portu w Casablance. Ostatnie dni na lądzie Teliga spędził tu, w porcie. Piątego stycznia rano zrobił ostatnie zakupy. Kupił świeże warzywa, owoce i chleb. O 15.15 oddał cumy i powolutku na silniku wyszedł z portu. Pogoda była dobra. O 15.55, jak zapisał w dzienniku pokładowym, postawił foka, grota i bezan. Obrał kurs na Wyspy Kanaryjskie, a żegnała go latarnia El Hank. I tak to się zaczęło. Polskie samotne żeglowanie dookoła świata zaczęło się tu, w Casablance. Tę chwilę uwieczniła kamera Teligi, którą cudem kapitan zdobył w ostatniej chwili w Casablance. Przypadkiem trafił się amator wymiany starego Kodaka i kasety z taśmą filmową na stalowy łańcuch i kilka kałuż z Opty. To była okazja. Wtedy to miałem poważną tremę. Jeżeli ja nawalę, to podstawiam nogę wszystkim żeglarzom. Prawda? Bo zaraz znajdzie się 1000 ludzi, które a nie mówiłem, chociaż nigdy nic nie mówię. Przecież to jest tak powszechne, nie tylko u nas, zresztą wszędzie. Po 18 dniach żeglugi Opty wchodzi do portu w Las Palmas. Los sprzyja Telidze. Cieknąca nadbudówka i kłopoty z silnikiem to jak na razie jedyne zmartwienia. Opty wyciągnięto na slip, aby pozbyć się wodorostów, muszli i pomalować jeszcze raz dno jachtu. Wszystko przed pierwszą, prawdziwą, morską próbą, przejściem Atlantyku. Po miesiącu, w połowie marca, Teliga wyrusza w stronę Barbadosu, a pokonanie Atlantyku, 2700 mil, zajmie mu 30 dni. 29 dni spokoju, a ten ostatni dzień przed dojściem do wyspy. Człowiek zaczyna się śpieszyć. Dlaczego? Absolutnie niewytłumaczalne, nie wiem dotychczas dlaczego, ale było takie uczucie. Całe popołudnie, cały wieczór sobie siedziałem na dziobie, tak się kapłem. Czy ta chmurka to już lot, czy jeszcze nie wiem. Po co? W dzienniku pokładowym napisał tylko: zrobiłeś to, bracie. Zrobiłem to. Przepłynąłem Atlantyk. Było to pierwsze samotne przejście Atlantyku pod polską banderą. Znikał na ileś tygodni, później na miesiące. Na całej trasie dwa statki, które podały wiadomość, że Teliga żyje, istnieje. Przecież ten facet popłynął na jachcie, nie mając nawet tratwy automatycznej. Ja już nie mówię o telefonie satelitarnym czy jakichś innych urządzeniach. Płynął tak, jak płynął Kolumb. Egzotyka Karaibów pochłania kapitana. Barbados, Saint Lucia, Martynika, Saint Vincent, Grenadyny, Grenada.
Teliga włóczy się po małych Antylach. Jest szczęśliwy. Pisze korespondencję do polskiej prasy i wykorzystuje każdy metr taśmy filmowej swojej kamery. Dopiero po ponad 2 miesiącach rusza dalej, na zachód. Kurs, Kanał Panamski i Ocean Spokojny. Najbardziej wyczekiwana przez Teligę część rejsu. W drodze do upragnionej Australii, którą bardzo chciał zobaczyć, odwiedza Galapagos, Markizy i Tahiti, perłę Polinezji. Znów ulega urokowi egzotyki. To połowa rejsu. Sumuje w Papeete i spędza na wyspie ponad 5 miesięcy, jakby nie chciał żeglować dalej. I okazuje się, że to była największa jakaś przygoda. Nie ta przygoda bezpośrednia, wiatr, szum, prawda, ale spotkanie ludzi niezwykłych. Ale w końcu, w połowie maja 68 roku, oddaje cumy i rusza dalej. Kurs na wyspy Fidżi, coraz bliżej Australii. Jednak do Australii nie dotrze, nie dostaje australijskiej wizy. Władze w Johannesburgu także nie życzą sobie jachtu i żeglarza z komunistycznego kraju w żadnym z portów RPA. Teliga podejmuje najtrudniejszą decyzję podczas rejsu. Gromadzi zapasy żywności i wody. Decyduje się na najdłuższy przelot i największy wyczyn całego rejsu. Zsuwa na Fidżi, do Dakaru albo nawet do Casablanki. Mam żarła i wody na 200 dni. Będę ciągnął jak długo potrafię. Za 5 godzin startuję na trasę 15 tysięcy mil. Przez 8 miesięcy nie martwcie się. Cumy oddaje pod koniec lipca. Kurs Ocean Indyjski przez nieprzyjazną żeglarzom cieśninę Torresa. Kontakt z Teligą i Opty urywa się na wiele miesięcy. Nie docierają żadne wiadomości. Prasa spekuluje. Rodzina rozpoczyna poszukiwania. Daremne. To są bardzo ciężkie godziny, kiedy zgasi się światło i człowiek pomyśli, że no dobrze, śpimy, ciepło, wszystko grzeje, a jak on tam? Przecież tam nie ma chwili spokoju. I wreszcie po 165 dniach od wyjścia z Suwa, 9 stycznia 69 roku, Opty spotyka już na północnym Atlantyku polski masowiec MS Moniuszko, a kilka dni później szkolny trawler Emilia Gierczak. 165 dni bez zawijania do portów. Jeszcze nikt przed Teligą nie był tak długo w samotnym rejsie. To wówczas był żeglarski rekord świata. Został ostatni etap, Dakar Casablanca, a podczas tego etapu najszczęśliwszy moment rejsu. 5 kwietnia 1969 roku Leonid Teliga na jachcie Opty zamyka pętlę wokół Ziemi. Rejs trwał 2 lata, 13 dni, 21 godzin i 35 minut. 3 tygodnie później Teligę i Opty powitała Casablanca. Jak zobaczyłem latarnię El Hank, która widnieje na tle dzielnicy Indiap w Casa, to byłem wściekły. Szlak nie trafiał, że czułem, że tutaj ten rejs się kończy w Casa. Ale szczęśliwie zakończony rejs Leonida Teligi i Opty miał drugie oblicze, skrywane przez kapitana od początku. Nie wszystko jednak dało się ukryć. Ja pisałem głupstwa w dzienniku jachtowym, prawda, które mnie przerażały potem. Ja nie zdawałem sobie sprawy, pewnie zupełnie uciekła mi z pamięci sprawa stawiania świateł pewnej nocy. Choroba nowotworowa towarzyszyła mu od początku rejsu. Być może właśnie dlatego tak cieszył się każdą chwilą. Ale dziennik pokładowy Teligi odsłania momenty prawdziwego cierpienia. Nie da rady. Leży. Wszystko boli i to jak? Już 3 dzień. Przecież mogłyby te bóle poczekać. Już się chyba zatrułem pyralginą. Kiedy wszedł do Dakaru po 165 dobach na oceanie non-stop, miał tylko 2 życzenia. Napić się herbaty i natychmiast odwiedzić lekarza. W Casablance po rejsie wiedział, że to koniec jego żeglowania. Nie odprowadził już Opty do Gdyni. Wrócił samolotem.
Pamiętam taki obraz, jak szedł po płycie. No to był inny człowiek. On był zgięty w sobie i było widać w nim chorobę. W Warszawie na lotnisku czekała karetka pogotowia. Diagnoza była jednoznaczna. Ciężka operacja niewiele zmieniła. Pomimo mnóstwa obowiązków stał się, mimo woli, jednym z najpopularniejszych bohaterów 25-lecia PRL-u. Nie poddawał się. Chciał opowiedzieć o wielkim świecie, w którym był. I opowiadał o żeglarstwie, oknie na ten świat. Zdążył jeszcze uporządkować notatki, napisać dwie broszurki o rejsie, a z publicznością spotykał się do końca. Przyszedłem do domu, włączyłem radio i dowiedziałem się, że umarł kapitan Leonid Teliga. Około południa się dowiedziałem. To był grom z jasnego nieba, bo ja się po prostu przed chwilą z nim rozstałem, a on był pełen planów i optymizmu. Leonid Teliga odszedł na wieczną wachtę 21 maja 1970 roku, 13 miesięcy po zakończeniu swojego rejsu. Opty do Gdyni wrócił na pokładzie MS Orłowo. Dziś można stawiać pytania, czy gdyby ten rejs wyglądał inaczej, czy gdyby nie było tego morderczego przeskoku z Fidżi do Dakaru, 165 dni non-stop, to stan zdrowia kapitana wyglądałby inaczej, ale dzisiaj to przeszłość. Ważne, że po Telidze na wielką pętlę ruszyli następni polscy żeglarze, samotnicy. Polscy żeglarze, samotnicy i ich rejsy. Chociaż ostatnio nie mamy szczęścia. Dwie nieudane próby Tomka Cichego Cichockiego. Przerwany w dramatycznych okolicznościach rejs Bartka Czarcińskiego. I ostatnia próba Zbyszka Gutkowskiego. Także przerwana. Ale los się w końcu odwróci. I polscy żeglarze wrócą na wielką pętlę. I dopiszą ciąg dalszy opowieści, którą 50 lat temu rozpoczął Leonid Teliga. A tu, w basenie jachtowym imienia generała Zaruskiego na wysokości klubu Gryf, klubu, do którego Teliga należał, stoi obelisk, przypominający żeglarza i jego rejs. Za 2-3 lata tu wszystko się zmieni, powstanie nowa Marina Gdynia. Ale Teliga tu zostanie, bo tu jest jego miejsce, wśród żeglarzy i jachtów. To zupełnie inna historia i opowiem ją innym razem. Tymczasem do zobaczenia i stopy wody pod kilem.